Zwłaszcza w okresie właśnie jesienno-zimowym nie powinniśmy zapominać o wietrzeniu pomieszczeń. Jest to najprostszy sposób, żeby wprowadzić dobre, świeże, czyste powietrze do naszego mieszkania, wyprowadzić zarazki, nadmierną wilgoć i odświeżyć w ogóle powietrze we wnętrzu. Jakość powietrza w naszym mieszkaniu jest niezwykle ważna, bo oprócz tego, że ma wpływ na nasze zdrowie, ma również wpływ na nasze samopoczucie, na koncentrację, również na to, jak dzieci mogą się, na wyniki nawet w nauce, tak? Dlatego zalecamy częste wietrzenie, na przykład po wstaniu z łóżka, po kąpieli, żeby wyprowadzić nadmierną wilgość z pomieszczenia, po powrocie do domu, żeby mieszkanie tak przewietrzyć. Zresztą bardzo dobre jest wietrzenie na przestrzał. To jest taki szybki sposób przewietrzenia całego mieszkania. Oczywiście, jeśli jest taki układ okien, który nam na to pozwala, warto na przykład na to zwrócić uwagę, budując nowy dom, żeby układ okien pozwalał nam na takie wietrzenie na przestrzał pomieszczeń. Wilgoć, tak naprawdę średnia czteroosobowa rodzina produkuje w ciągu doby około 10 litrów wody. To jest tak, jakby rozlać wiadro wody na podłodze. I ta wilgoć powoduje na przykład rozwój pleśni, które bardzo niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie. Powoduje w ogóle zawilgocenie mieszkania. Może się skraplać na oknach. Często zimą obserwujemy takie zjawisko kondensacji pary wodnej na oknach. To jest taki sygnał, że właśnie coś się niedobrego dzieje. Albo mamy niesprawny system wentylacji, albo za mało wietrzymy. Takim najczęściej popełnianym błędem jest zaklejanie kratek wentylacyjnych zimą, bo wydaje nam się, że jeśli uszczelnimy mieszkanie, to nie będzie dochodziło do ucieczki ciepła z mieszkania. I drugim powszechnym błędem, na przykład przy wymianie okien, jest kupowanie okien szczelnych. Nie zwracamy uwagi na to, żeby były nawiewniki lub klapy wentylacyjne, które nawet wtedy, kiedy okna są zamknięte, powodują, że świeże powietrze z zewnątrz wnika do pomieszczenia.